jak teraz łodzianie będą patrzeć w oczy resztę Polakom, reszta polskiej nacji. Jak? A nie jak, a nie... No cóż, Polacy, nie trzeba żadnego Sorosza, żeby wpędzić Polskę, Łódź, przynajmniej to piękne miasto, w pazury lewacka aferalnego rozbioru. Ale to zbyt prosty, uproszczony wariant. Bardziej skomplikowany wariant dla tych, kto trochę ma w głowie jakiś tlen dla myślenia, dlaczego Hanna Zdanowska w Łodzi, lewacka, pełowska, aferalna struktura zwycięża, że dla Polski wystarczy nie tylko Soros, a jeszcze mędlary, pseudoprawice, pseudonarodowcy, którzy swoimi takimi działaniami wspierają tą lewicę. 6 ciągle z początku XX wieku 6 milionów Żydów prześladowanych. To samo i w Polsce. 6 milionów tych lewaków ciągle wiecznie prześladowane przez tych pseudonarodowców. I jako męczennicy oni zwyciężają. O kurde, wspólniki. Mędlar wspólnik tych lewackich, no dla Łodzi można powiedzieć Żydów lewackich. Chodzi to, że lewactwo to jako zakaźna infekcja. Gdy ją nie zauważasz, ona rozprzestrzenia się i zakaża nację. Zniekształca ją, przerabiając szarą socjalistyczną biomasę, nad którą, w której panuje degeneracja LGBT, sodomia i podobnego rodzaju zwyrodnialstwo, które przekształca nację zdegenerowaną biomasę farma. Farma z kurczakami, którą zawsze załatwiają afaszysty z bądź jakich krajów. I gdy przeciw tego zdegenerowanego, zwyrodniałego lewactwa komunistycznego, prokomunistycznego i reszta zaczynasz przeciwdziałać i przeciwstawić temu nację, naród, to ono zaczyna protestować i to zdegenerowane, zwyrodniałe społeczeństwo prosi o pomoc, które przychodzi i robi z tych lewaków męczenników i zwycięża na wyborach w Łodzi ta zwyrodniała siła polityczna, która będzie i była i rządziła do tego aferalnym sposobem w Łodzi i w innych miastach. Prezydentami tych miast. Wychodzi z tego wynika, że Polakom podoba się taki aferalny tryb zdegenerowany LGBT-szny swego życia. Że oni już zwyrodniała nacja wyszła. Tam już nie ma nacji, tam tylko szara biomasa podobna i która mianuje siebie tam obywatelami RP i reszta. Ale nie nacja, nie narodem polskim. Kto w tym winien? Ktoś w tym winien, właśnie, że może inne podejście do tego trzeba, niż mędlarowskie, niż ONR-owskie, niż byle jakie jeszcze. Coś nie tak poszło. Z drugiej Rzeczypospolitej przynajmniej. I jeszcze wcześniej, krócy mówiąc, mowa nienawiści robię z tych degeneratów męczenników. I oni w tym kwitną, że oni degeneraci męczennicy, kurde, i wygrają wybory przez samych takich swoich aferalnych, takich samych również zdegenerowanych zarządców miasta i reszta. Oni w tym żyją, w tej degeneracji, w tym zwyrodnialstwie. A gdy im nic nie mówisz, to oni tak samo kwitną i tak samo wybierają takich samych degeneratów, i takim samym w gównie, szarom i mieszkają. Jak z tego wyjść? Lub trzeba przyznać, że to już genotyp, genom zepsuty. To jak republika w republice. Ona rujnuje nację polską.
I wychodzi z tego, że i oddzielić ich niemożliwie, i zostawiać tych degeneratów w tym państwie też tak niemożliwie. Ich jakimś czynem trzeba przewychowywać. A jak to zrobić? Kto to będzie robił? Takie same degeneraci, tylko z prawicowej strony. Oni tego nie zrobią, bo oni sami degeneraci. Zwariowane tylko z prawicowej strony. Można właśnie, że zmieniać ustawy, uchwały, sądy konstytucyjne. To wszystko trzeba robić. Ale to wiele nie da, bo sama degeneracja była założona jeszcze z II Rzeczypospolitej, postrozbiorowej. A do tego w czasie rozbioru, klękania przed rozbiorowcami, to siedzi w genomie, w myśleniu, zamiast duchowności i zamiast odczucia nacji, która ta nacja sama siebie zniekształciła przez grzech, przez pogardę do takich samych jak ona, przynajmniej do Ukraińców. I mówiąc o Ukraińcach, ja właśnie, że nie mam na uwadze taką samą szarą masę, jak i w Polsce. A mówię o ideologii, o nacji, o narodowości. Mówię o tym, za czym idą ludzie. Oddałem swoje życie w walce za coś, za ideały, a nie za jakąś szarość, za pracę tam jeszcze, za żołądek i etc. Mówię o czymś wysokim, to czego nie ma i w Polsce, i w Ukrainie również, bo panują teraz w Ukrainie oligarchi, paskudne zdrajcy, paskudne złodzie. Panują nad tą samą szarą, niestety, często nacją ukraińską. I żeby ta nacja była taką, jaką są ukraińska, niestety przyłożyli ręce swoje i polska nacja, Polacy, to nazywa się w Ukrainie i sam nie gam, i drugomu nie dam. I samemu nie dostanie się, i innemu również. Ну, а хворе постсоціалістичне левацтво кричить о меншинстві, само того значення того слова не розуміло. Кричить о конституції і різних пердовах. О тих конституціях, яких ЛГБТ не творить конституції, бо при ЛГБТ не буде в агулі людства, воно перестане існіти, бо воно звиродніє. Але і таке подещі мендлярів різних і псевдоправіці, псевдонародовців тільки взмацня рація стану того здегенерованого левацтва. Виходять, хочемо лепшого, але через погарди виходимо на той сам трип з дегенерації тільки через свою погарди, через свою діяльність. Хочемо лепшого для нації, але через свою погарду виходимо на то саме жонт того самого левацтва. На початку ХХ віку жиди писали, що шикуємо 6 мільйонів жидів до знищення в Україні. Через якийсь місяць шикуємо до знищення 6 мільйонів жидів в Польщі. Шикуємо до знищення 6 мільйонів жидів в Німчі, в Росії, є ще десь, на якийсь виспах. Вишліть нам допомога і решта. Зараз допомоги віля. Віля причин, щоб не існувала нація ані українська, ані польська, як такова, щоб там був біошмечі. Щоб ці нації були не нації, а шаром масом біологічно. І таких маніакальних технологій з забуженням дуже віле в сполоченстві. І одна справа, коли те технології знекшталцяємо нації і забіяємо християнство на вкоження, як то робили жиді, коли вони доносили і спшедавали християн на забуйство для жимлян в часи прислідувань тих християн. Так, власне, що таких технологій
masę. I gdy biorą się za sprawy narodowe, nacjonalne, idiocie, oni tylko wzmacniają te oligarchowe, światowe technologie dla zniekształcenia nacji i podporządkowania tych nacji pod szary tryb biomasy posłusznej siły roboczej i tyle, jako w gulagie, na tyle zdolne w rozwoju, вот таким. Нации польские, румынские, украинские, псевдоправицы, псевдонародовцы и левацы, гумно, шмече, сдегенерованы, сдеправованы. Але самое наиохиднейшее есть тоже жиджи, завше мулем же их прешлядуем. Але они и допира не хцем, и в огуле не хцем признать же, они забили нашего Бога, невинного. Jezusa Chrystusa. Oni plują na to wszystko. W ogóle Jego nie wyznają. Nie uznają. Również to robi lewica ta paskudna. Ona nie uznaje, nie przyznaje, że ona zniekształca, ona gubi nację, sprzedaje nację, groźby. Ona to nie przyznaje, ale przyznaje, że ją niby to domniemanie prześladują, jej konstytucję prześladują i resztę. И курды również так само, правица, псевдоправица, мови же, она в загрожении, же ей нация в загрожении, же все винни, а же они не сшили украинцам, не сшили, втемпили в кровь, в обозы концентрационные и решта нации украинском, они и допера не признаем курды, никт, никт. В огуле не хочет признавать свои грехи. Так вот, нации копируем и польская, и украинская, бонч яка нация, которая не, ниц не зрозумела, которая идиотична в своем, в своей источе. И научая, получая również своих таких самых с дичинства своим лодом нации, же жиди хотели, чтобы быть над нациями. Але когда им Бог повідомив, що треба прищегати засади боски, вони наплюли на то. А потім, коли навіть Бог їм повідомив, що це ви робите, курди, народ, я вас розщею по святу, храм ваш розрушу. Вони повідомили, а спердалі, ми тебе в огулі розепнемо на кшещі. Тобто невинного Бога, чоловіка, вони забили, спредали паскудским способом. Исаия навык о том говорил. И они допера не хотят о том признавать, и на, допера плюем на то. И берем приклад с них. Решта наций свято, которых хочет быть о, только уберменьш. Również, мысли и украинцы довели речи не хотят признавать, бо через так і заховання була страчена Українська Народова Республіка у 18-му року, коли повстало тільки 50 під Крутами, і коли банда Муравйова пішла на Київ, вони всі згинули, а решта, або там 50 мільйонів, 80 чи 60 мільйонів українців, сиділи по домам, то були християни. Що вони, курва, робили в тих домах, замість того, щоб іщ бронити своє панство? Незалежне, незалежне, неподлегле, суверенне, яке оголосили в 17-му році. А потім і поляці нав'язали, що вони хто? Вони са жижниці, вони са подлюді. Бачите, плод, і ми повіщимо там фляки. То зробили ви всього, українці. Ви жижниці, ви унтерменші, ви не люди. Ви здольні тільки на то, щоб ржнуть, забіять і решта, ну, решта таких гувних. Але коли самі поляці шляхта та поїбана всадзала на кол і як пущали, як тортурували українців, вони о тим мільчим теж, курди. А українці мовлячи, мовлям же, о, діти на плочі, фляки розвіщили, то ви єстеште. А, то ми, так, ну, не стете, таці ми єстеще ми. Круце. Задали такий триб українцям 40 лята. Хто ви єстеште? Ви ніц. Ви
śmieci. I oni postąpili tak samo, jak ich określili, tak samo tak postąpili z tymi, kto im o tym mówił, że oni nic nie warto. Oni niedoludzi, kurde. Teraz Polacy, wielki ludzi, kurde, że wygrywa w Łodzi lewactwo, degeneracja, LGBT-sia. I również niestety taki sam wpływ, jako okazuje Mendler i jego pseudonarodowcy, i taki sam jak on, pseudonarodowcy, taki wpływ okazuje niestety Kościół swoimi dogmami, swoimi pogańskimi dogmami. Oni Polaków, którzy przyzwyczajali żyć za Tuska, za Związek Radziecki, oni jeszcze więcej, mocniej wpędzają ten związek z powrotem swoimi dogmami, które oni nazywają dogmy chrześcijańskie. Ale w Biblii takiego i na blisko nie ma. Dlatego oni swoimi dogmami wpędzają Polaków w błoto lewicy. Takich przykładów bardzo wiele, masy, gdy człowiek ukarany przez Boga lub tysięcy ludzi, miliony ukarany przez Boga, zaczynają rozumieć, że trzeba stawać być chrześcijanami, żeby uratować się. Oni przychodzą do tego chrześcijaństwa, a tam kto? Tam księdzy, na pół pijany, na pół tam pedofile, jeszcze jakieś tam. I oni nie ukarane, ich nikt nie kara. I reszta, masa takich przykładów. I wtedy ludzie zamiast kościołu idą do świadków, do sekt, do świadków Jehowych, do różnych innych pierdolów, idiotycznych, religijnych sekt. Nie z wiarą, nie powiązane, tam nie ma Boga, tam tylko idiotyzm sektanski. До сексчажів тих іду. До політиків зрештою їду. От такий трип оказує кощол на формації людському, на формації духовному, нестете. Ну і власне, туристична атракція Лоджі, її візитувка, бенджі, терас, на всіх шпальтах медіа, і не тільки польські, яко вибор пристемчий, деправації левацької, польські, знікшталцення польської нації. Z miasta Łódź, proszę bardzo, upload. Jak teraz Łodzianie będą patrzeć w oczy resztę Polakom, reszta polskiej nacji, jak? A nie jak, oni pierdolą tą nację polską, bo u nich w głowie już deprawacja, degeneracja, lewacki tryb zachowania. Tylko a kto w tym winien, kurde? Może murzyny za Fryce? Nie właśnie. Wina w tym wszystkie społeczeństwo polskie, bo one są w Polsce. Nie jakieś murzyny za Fryce. I to społeczeństwo to nie rozumie i dopiero. Bo takie.